Szanowni Państwo, chcę dziś zwrócić się do Państwa, by zapewnić Was, że oczekiwane tak bardzo przez Polaków zmiany są i będą wprowadzane. Drodzy rodacy, w naszej kulturze politycznej przyjęty jest termin studni, jakie daje się nowemu rządowi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dostał tego czasu. Opozycja nie potrafiła wznieść się ponad własny interes. Ten festiwal siania strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami to nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Ci, którzy stracili władzę, dziś historycznie nie potrafią się z tym pogodzić. Szanowni Państwo, odchodząca Platforma Obywatelska i grupy ściśle związane z jej rządami chciały z Trybunału Konstytucyjnego uczynić ostatni bastion obrony własnego interesu. Złamali konstytucję, powołali sędziów z politycznego nadania. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia zostanie opublikowane zgodnie z prawem i w terminie. Choć fakt, że zostało ono podjęte wbrew praktyce orzecznictwa, pozostaje bez zmian. I w tym miejscu chcę jednak przypomnieć tym, którzy tak mocno się o to orzeczenie upominają, że potwierdza ono, iż to Platforma złamała prawo. To działanie miało uniemożliwić rządowi prawa i sprawiedliwości wprowadzenie dobrej zmiany, czyli obniżenia wieku emerytalnego, realizacji programu dla rodzin 500. Chciano w ten sposób zablokować opodatkowanie zagranicznych banków i hipermarketów. Ten plan się nie uda. Zaufaliście mi i nie pozwolę na zatrzymanie dobrej zmiany. Prawo i sprawiedliwość wygrało wybory, ponieważ Polacy powiedzieli, Koniec z pychą i arogancją władzy. Koniec z ignorowaniem głosu obywateli. Chcemy Polski uczciwej, sprawiedliwej, otwartej na każdego obywatela. Polski, gdzie rządzą obywatele, a nie grupy interesów, które mają reprezentantów wśród władz. Tym, którzy tak głośno dziś krzyczą, nie chodzi o demokrację. Tu chodzi o obronę własnych pozycji i wpływów. Ten krzyk to nie troska o prawa obywatelskie, ale obrona lobby banków i zagranicznych korporacji, tych wszystkich grup interesów, które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. To był dla nich złoty wiek, ale ten wiek właśnie się skończył. Szanowni Państwo, demokracja to rządy obywateli, demokracja to rządy narodu. Polacy wybrali nas, byśmy dla nich dobrze pracowali, byśmy ich słuchali, służyli ich interesom. Rząd prawa i sprawiedliwości jest po to, by to zadanie dobrze wykonać. Dobro Polaków było, jest i zawsze będzie dla nas najwyższym nakazem. Szanowni Państwo, Polacy to wielki, mądry naród. W tych najtrudniejszych momentach zawsze potrafimy być razem. Bo siła tkwi w naszej wspólnocie, która potrafi pokonywać te nawet najtrudniejsze przeszkody. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To jest ten czas, gdy myślimy o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Nie dajmy się podzielić. Bądźmy wspólnotą. Jedną wielką biało-czerwoną drużyną. Przecież cel, który nam przyświeca, jest wspólny: naprawa Polski, budowa państwa które nikogo nie wyklucza, a wszystkich łączy. Damy rady.